ma. Witam was na nowym odcinku, w którym będziemy znowu w zimę szukać jakichś pająków. Tym razem stricte skupiamy się na pająkach. Tutaj już mamy takie dość ciekawe korzenie, które może trochę ukradnę do terrarium i ogarnę je, ale nieważne. Szukamy się pająków, może kilka gatunków weźmiemy do domu, żeby spróbować się hodować. No, zajrzymy pod korzeń, bo tutaj coś jest, ale co to nie wiem. Lecimy. Dzisiaj znowu nieprzygotowany, mamy drewno zamiast pesety, ale da radę. I tutaj mamy pajęczynę. Tylko czy w tej pajęczynie coś będzie? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, tutaj nic nie ma. Zajrzę się pod kilka korzeni. Może coś tu będzie? I idziemy dalej, bo to nie jest główna miejscowa, na którą chciałem przyjść. Ogólnie nie, bo tutaj mamy swój kemping. Mamy tutaj przygotowane tak, nie? Aparat, obiektyw to makro. Doświetlenie, żeby pokazać wam dobrze pająka. Jogobella do picia. No i kilka pojemników, jakbyśmy mieli łapać jakiegoś pająka, żeby wam potem, nie wiem, jakieś coś fajnego nagrać dla was. No, to wszystko. Idziemy dalej. Dobra, tu jest ta miejscowa, o której mówiłem. Jeżeli mnie oglądacie na bieżąco już od dłuższego czasu i oglądacie moje wyjścia w las, to pewnie widzieliście już tą miejscowę. Nagrywaliśmy tu kilka razy. No, a teraz wróciliśmy tutaj po pająki. I zobaczcie, czy tutaj będą pająki, bo jednak to jest takie dość pole. A gdzie się uda? Nie wiem. Ale na pewno będzie większa szansa na znalezienie tego w lesie, bo tu jest bardziej otwarta przestrzeń, leży jakieś korzenie i tak dalej. Więc prędzej tutaj znajdziemy. Ale mi oświeciło, ty. Dobra, ogólnie tutaj będziemy rozstawiać obóz. No bo nie będziemy ciągać tych rzeczy przy sobie, nie? Bo byłoby to po prostu niewygodne. Dlatego zostawimy sobie tutaj rzeczy. Tu mamy mrowisko. Tutaj zostawimy sobie te rzeczy. I nie, to nie jest reklama na mnie. Teraz zostało nam tylko poszukać czegoś ciekawego. I to nagrać, sfotografować, a potem wziąć do domu, jeżeli będzie można. Tak. A potem będziemy robić pojemniki, jeżeli coś. Co znaleźliśmy, to mamy biedroneczkę, ale chyba trochę martwą, więc no nie za ciekawie, ale jakaś fota mogła być z tego. Mamy pierwsze żywe stworzonko, mikropajęczak. Ziomy, obczajcie, jakie grzyby znalazłem ciekawe. Co to jest za jakiś ten las grzybowy? Obczajcie, jak to wygląda. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Jakie tubki w ogóle, widzicie? Stój. Gdzie to jest? Widzowie, mamy skolopendrę, która sobie nocowała, ja ją trochę obudziłem. Ale zobaczcie, jaka piękna skolopendra. Naprawdę dość spora. Bardzo fajny osobnik. O, chowa się. O, jakie fajne granie. Dobra, zostawmy ją. Niech już sobie... Niech sobie już żyje. W spokoju. Dobra, ogólnie tutaj już nic nie ma, więc zbieramy nasz mały obóz i zgwizdalamy dalej. Będzie drugi obóz? Drugi? I co? Idziemy, tutaj mamy więcej rzeczy typu kamienie, większe drewno, no i też czynność ludzka, dzięki czemu no, też trochę więcej zwierząt może być. No wiecie, muszki przelecą do jakiegoś piwa, a potem sobie pajączek, wiecie, na śniadanie z alkoholem. Ty w sumie. Jeżeli byście słyszeli szumy, to ogólnie dlatego, że tutaj... To ja. Sikłam.
tam dudnia, ty. Trochę strasznie, a co? Słyszysz to? Dobra. Patrz na to. Czas na... Ej! Chodź. Czas na szukanie. A czego? Dowiecie się zaraz. Uwo. Ale na dudnia, co? Kolejna biedronka, tylko już żywa. Tutaj dosłownie na środku kadru mam biedroneczkę. Możemy zrobić zdjęcie na spalonym węglu, co? Co? Zrobimy zdjęcie na spalonym węglu. Ziom, ja nie wiem, co to jest. Mówię o tym białym, ale... Są takie dwa... Takie dwie larwy. Nie wiem, czego to jest. A chciałem wam pokazać, żeby wygląda dziwnie, bo nie ma nawet głowy. Zimno tu. Przywaliśmy naprawdę już by sporo różnych drewien i tak dalej, ale tu praktycznie nic nie ma. Na pewno z pająków tu nic nie ma, bo jakaś biedronka, wszystko opędra. Coś tam było, nie? W sumie większość to widzieliście, może jednej biedronki zobaczyliście. To wszystko, co znaleźliśmy przez jakieś, nie wiem, pół godziny, 40 minut, więc jest tu strasznie jałowo. Więc będzie trzeba albo się zaraz gdzieś jeszcze przenieść, a jak nie, to wiem, gdzie znaleźć pewnego pająka, którego chcę zdobyć na tym odcinku. I się po prostu do niego przejdę, bo on jest przy moim domu, więc jakby plus. Ale chciałbym też jeszcze dwa inne pająki, które no występują tutaj, w tym miejscu. Ale czy je znajdziemy? Nie wiem. Postaramy się, nie? Musimy tu jeszcze, czy nie? Tutaj mam jakieś chyba stare mrowisko, które zostało rozwalone. Albo przez śnieg, albo po prostu już jest nieczynne. A tutaj widzimy te takie typowo mrówkowe struktury, które no zostały po prostu rozwalone. Ziomy, bo znaliśmy tutaj chyba ślady dzików. Nie jestem jakimś znawcą czy coś, totalnie się na tym nie znam. Ale to mi wygląda jak ślad dzika, nie? To był jakiś sarny, coś. Naprawdę trochę tego tutaj jest. Ej, ślady prowadzą tam. Czyli co? Tam mogą być dziki. No są tutaj. Nie strasznie. Jakiś tu ślad jest, ale nie wiem, czy to jest. Wiesz, tu, tutaj taki ślad jest i tu jest ślad takich pazurków. Mieliśmy szukać pająków, a jesteśmy na tropie dzików. Na trupie dzików. Tam, w głębi lasu. Podeszłam i nie widziałam. Ja stoję, ona by za... Pies na mnie, nie? To dwie czarne! Tak jak było! Mały dzik? Nie wiem. Widziałam. Co? Widziałam. Wystraszyłaś się? No, trzeciam pierdolę. Widziałeś? No, widziałem. O, jest śnieg. Co dowodzi temu, że jest zimno. Ale jest właśnie dzisiaj tak zimno, żeby nie dało się wyjść tak, jak ja wyszedłem, czyli do... Nie jestem jakoś super ciepło ubrany, ponieważ dzisiaj jest prawie 10 stopni. Tylko bardzo wiecznie. W cholerę wiecznie. I Daria teraz mnie to ogólnie mega straszy, bo ciągle ma jakieś schizy z dzikami. Nie! Wiesz! Pisknęła coś. No, słyszałem. I ten, ogólnie tam teraz straszę, że w lesie się zgubiliśmy. Bo ona pokazała złą stronę, a ja pokazałem, że tam, nie? Że powiedziałem, wiesz. No ogólnie to prawie się zgubiliśmy w tym opuszczonym lesie. Wiesz, ja odkręcam. Dobra, ogólnie wracając do tematu lasu, to chodźmy pod śnieg, chodźmy. Jeżeli się okaże, że ten film jest bardzo jałowy... Nie, picie! Jeżeli się okaże, że ten film jest bardzo jałowy, to po prostu zrobimy sobie jeszcze jakąś aktualizację dodatkowo. I no, bo kurde, strasznie jałowy, a nie chcę tego filmu tracić, bo no fajna pamiątka, też sobie coś wyjdzie, więc podrzucimy pod to jakieś coś. Bo coś czuję, że nie znajdziemy tutaj pająka. Ej, zobaczcie, tutaj mamy kolonie jakichś mrówek, które sobie zimują. Tutaj mam obok lód totalnie, nie? I one sobie tak powoli żyją, nie? No, ciekawe. To jedyne, co znaleźliśmy póki co.
No i nie powiem, wygląda to ciekawie, jak te mrówki w lodzie sobie chodzą. Ten dźwięk czupakabry, który przed chwilą słyszeliście, to była Daria, która ocknęła się, że na drewnie też są mrówki i siedzą właśnie tutaj. Jakie są to mrówki? Szczerze nie wiem. Zobaczcie, jak one sobie tutaj powoli siedzą. Takie zamulone, zamrożone, no. Założony obiekt do makro. Ale tak właśnie widzieliśmy coś, co wygląda jak dzik. Idziemy stąd. Od dłuższego czasu słyszałem jakieś dźwięki, które przypominały dźwięki dzika, które brzmią mniej więcej... Słyszałeś? Mhm. Ja wam puściłem pobrany plik, ale... Czy z YouTube'a, jak to brzmi? Słyszałem te dźwięki, ale mi się wydawało, że to po prostu takie schizy z lasu. A się okazało, że tam naprawdę, a w krzakach tam? Tam coś latało, lata, nie? Ja to widziałem, nie? Bo ona do mnie mówi, my jesteśmy teraz jakieś, no w piździe do tego, jak coś. Ale ona do mnie mówi, że tam coś się rusza, nie? Ja mówię, no dobra, to idę, to nagram, nie? Podchodzę, a tam naprawdę coś się ruszało, nie? Ja tam zobaczyłem kawałek ucha i głowy, a do tyłu od razu, nie? W ciszy, nie? Ej! Jak spierdala? Wystraszona? To są mega kurwa straszne dźwięki. Serio? To jest pojebane. To jest najbardziej creepy las, jaki widziałem w życiu, nie? Dzisiaj ten las jest mega kurwa straszny. Nie odwracaj się. No, będę się odwracał, żeby widzieć, czy coś mnie a nie goni. Dobra, ogólnie to ta. Wracamy na chatę. Bo tu się trochę groźnie zaczęło robić. Chociaż jeden dzik nie zaatakowałbym, bo nie ma po co, nie? Prędzej by się raczej wystraszył. Chyba, że byłby z młodymi, no byłoby statko, no to wtedy może rzeczywiście zaatakować, jeżeli za blisko podejdziemy. Ale no ja o tym wiem, że raczej by nam nic nie zrobił, bo miał na nas zwykle kotany, nie? Tak to już dawno by, on by nas tu usłyszał, nie? Podszedłby. No i dlaczego wam nie nagrałem? Nie wiem, czy go, raczej go nie było widać. Ale nie zamierzam do niego podchodzić i oberwać, żeby wam to nagrać. Nie mam zamiaru. To nie jest kanał o takiej tematyce. Ale no, ślady widzieliśmy i to bardzo świeże. Co też jest kurwa niezłym dowodem. No i dźwięki, które tutaj cały czas było słychać. Nie mówię o tych szumach, tylko stricte o tych prosiakach. No i to, że tutaj rzeczywiście dziki występują. Taka rakieta. Naprawdę tu jest najbardziej creepy. Patrzcie, tutaj mamy strasznie świeże ślady. Te kurwa... Ej, widzę! Widziałem! Tam widziałem! Serio kurwa widziałem! Jak bieg! Serio! Ale kurwa całego widziałem! Kurwa wielki! Ej, dobra, idę stąd. Też, kawałek. Widziałeś go? Serio? Bo jak poszedł nagrywać, to już go nie było widać. Mam kawałek, to. Ej, my idziemy kurwa w złą stronę, stary. Są kolejne ślady. Już śladów nie widzę. Czas się urywa. Ej, jakie ładne drzewko. Patrzcie. W dzisiejszym odcinku ewidentnie mamy tutaj horror z dzikami. Na tropie... Ten odcinek bym nazwał ten. Szukamy pająków, a dziki szukają nas. Jakoś tak go może nazwę. Tak by the way, nie wiem czy wiesz, ale idziemy w złą stronę. Serio, powinniśmy iść tam. Ja się tam nie cofnę. A ty wiesz, że do mnie dojdziesz. To nie tędy droga. Ale przeryte przy dziki. Nie wiem czy to widać dobrze, ale to jest ładnie przeryte. Wow, co to są za nory dziwne. Nie wiem, od czego to może być zrobione? Pierwszy raz tak coś widzę, co to jest? Co? Nic. Ogólnie powiedziała, dobra chodź, bo już mam schizy. Ja też trochę jestem poschizowany, ale staram się myśleć racjonalnie. Nic tu nie ma, tylko zwierzątka. Malutka. Piękne zwierzątka. Ej, ale wezmę ten, że my idziemy w stronę dzików. To są ich ślady, to jest terytorium. No ci po***u chyba. Ja idę tędy. Dzik!
szczerze, to się chyba serio zgubiliśmy. Trudno. Zobaczcie, jaki bardzo ładny meszek. Tutaj oraz tutaj. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. Wojnik! Nie ma nic. Jeździłem, bo tam jest jakiś dom. Idę. Ale to nie w tą stronę nawet my idziemy. Pomyślałem, że może tutaj trochę poszukam, no nie? Tylko, że tutaj nic nie ma też. A po drugiej stronie mamy totalną susz. Chodź w susz. Selfie. Ziomy tutaj kogoś zabili. Kolejne ślady dzików. Pierwszy myślałem, to są ślady auta, bo tu jest taka strasznie długa linia. No ale auto by nie przyjechało tędy. Jakby tak jechało, to by walnęło w drzewo. Ogólnie jesteśmy takiej totalnej dziczy. Bardzo jest zielono, jeżeli chodzi o strukturę ziemi. Mamy tutaj taki fajny torf. To nie jest torf na tym ziemi, dobra. Ale no ogólnie jest dużo mchu. W piździe to mchu. Spider? No? Trzeba to przeskoczyć. Mam piękną wodę. W ogóle tutaj kiedyś nie było wody. Przez dłuższy czas i teraz nagle się pojawiła, bo dużo się nie wiem. Jestem ciekawy, czy ona przeskoczy. No lajtowo tu jest. Myślę, że krokiem by dał przejść. A ja mam twój telefon. Wiesz o tym dobrze. No dobra, dawaj. Co ty straczłe budle? No dawaj, wyskocz normalnie. Udało się! Jak? Trudno? Nie. Ogólnie to przyszliśmy tutaj po to, że może jakąś żabę zobaczymy przy wodopoju czy coś. Nic nie było. Ogólnie to ten, wróciliśmy na chatę i pomyśleliśmy, że tu jeszcze poszukamy coś. No bo wiecie, jak to jest. Zawsze przy domach jest więcej. No i znalazłem coś ciekawego. Pierwszą rzeczą jest, no, wiecie co to jest, nie muszę przystawiać. Ale zobaczcie, co tu się pochowało. Ej, ziomy, pamiętacie te muszki z ostatniego filmu do wyjścia z lasu? Patrzcie, tu jest w ogóle, zbudowały sobie taką komorę, taką pajęczynę. I one tu mieszkają. Zobaczcie, tutaj normalnie siedzą sobie na pajęczynce. One są żyjone, nie są przyklejone, po prostu tak sobie siedzą. Ciekawe. Dobra, słuchajcie, ogólnie mamy tutaj cztery pajączki, których nie nagrywaliśmy, a to dlatego, że nagramy i pokażemy je właśnie teraz. Będziemy je przykładać do nowych domeczków. Są to pajączki, które znalazłem w swoim garażu. Bo gdzie? Indziej. W garażu jest po prostu dość sporo takich właśnie zwierzątek i znalazłem, wam powiem, to, co chciałem znaleźć. Mamy tutaj trzy gratisy i to, co chciałem znaleźć. No i zobaczymy, co jest tutaj. Oczywiście makro. No bo gdzie indziej? Ty nie! Stół mi się to pompował. Co? Ała! Patrz! Mam klienta ogólnie. Klient jest tu dlatego, że pająka znalazł i bardzo chciał go przełożyć, więc przełoży go. Tego? Nie widać. Akurat to jest kątnik. Kątnika, no, dobra. Dobra. A ja mam tutaj trzy dość ciekawe pajączki, mniej lub bardziej. No, są tutaj. Będziemy robić dla nich trzy pojemniki. Trzy pojemniki. Jeden taki i dwa takie. Myślę, że tyle starczy. No i dobra. Gotowe. Jestem ciekawy, czy mnie nie zabijesz, jak ci wyskoczy. Ach, pykło od razu. No, nic nie musiałam robić. Fajnie go zrobiłam. Dobra, teraz ja zajmę się pierw małymi pajączkami, bo tutaj będą takie bardziej, wiecie,
mokrolubne pajączki, że tak powiem, tak trochę, ale tak nie wierzcie tego dosłownie, takie bardziej tropikalne, ale leśne, no wiecie o co mi chodzi. Tyle stypnia. Weźmiemy trochę tego patyka, wsadzimy tak, żeby te pajączki mogły sobie coś tam porobić sata. Ja je przełożę i wtedy je wam pokażę. Albo... nie, no tak zrobimy, no przełożę je i wtedy wam je pokażę. O, łatwo, już wyszedł, wybiegł, wyleciał, pobiegł, wyszedł, pobiegł, wyszedł. Leci! Gościu, nie! Gdzie idziesz? Nie! Ma bardzo fajny odbłok. Łee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 
mamy go. Nie masz. Czas dużego. Nie mam dużego. Złościu, tu jest! Jest! Luz! Ten będzie miał totalnie inny klimat. Zawionego wygląd. Nie powiem, że nie. Ten pojemnik będzie taki bardziej... Nie mi tam dużo nie będzie potrzebował. Tyle ile jest, to jest. Kija mnie to oderwała się, nie to chciałem. Już teraz to tego nawet nie chcę. Ale ja tego już nie chcę. Ten moment straszenia Dary to był w ogóle hardkorowy dla mnie. Jezu! Może mnie z widzenia znasz. Wiesz, wykorzystam to do jakiegoś teralem czy coś. Kontynuując! Wkładam tego pęka. Jaki on jest creepy. Ja go nie chcę brać na rękę, nie mam opcji, ja go nie wezmę. Już wolę wziąć pole na rękę. Właśnie tam. Nie wejdziesz mi na rękę, gościu. Nie ma opcji. Właśnie. Nie dotkniesz mnie nawet. Jesteś straszny. Makro! 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 Tutaj mamy kątniczka młodego. Jaki to jest kątnik? Szczerze, wydaje mi się, że to może być ten domowy. Chociaż nie jestem pewien, nie jestem znawcą kątników. Więc nie powiem ci, czy to jest kątnik domowy, czy jakiś niedomowy. Nie wiem, ja go po prostu mam. I zobaczymy, co z niego wyrośnie. Obecnie ma około może 1 dc. Więc jest malusi. Bardzo malusi, taki na palcach. Tutaj mam drugi okaz, który jest trochę nadpobudliwy. Ciężko mi go pokazać wam. To jest pająk, myślę, trzecioplanowy. Jak se sterczy śmiesznie, z jedną łapką w górze. Myślę, że dużo osób pozna tego pajączka. Przepraszam, ale ja na pająkach właściwych jestem naprawdę, jestem taki dość nieopoznany. Ja go sprawdzę w necie, ale jeżeli byście wiedzieli, co to jest, to proszę napiszcie mi w komentarzu, chociaż ten film pewnie wyjdzie za jakiś miesiąc. To i tak napiszcie mi w komentarzu, może się dowiem czegoś, bo może ustawię, że nie będę wiedział jednak, co to jest. W sumie będziecie wiedzieć na filmie, czy już wiem, czy nie, bo wtedy nie dam nazwy. Więc jest tak, jak widzicie. No tak, to pojęcie bardzo ciekawy. Często widać je w lesie. Przepraszam, tak mi się ręka telepie, ale naprawdę jestem makro niezłym i z daleko tego pająka, więc trochę mi się ta ręka może telepiać. O i koniec. Tutaj mamy takiego pewnego klienta, który bardzo dobrze sobie radzi z podróżami po plastiku i szybko potrafi wyjść. Ej, to nie jest samiec przypadkiem? Nie wiem. To jest chyba samiec. Nieźle. Ciekawe, bo widzę bulbusy, jakby nie patrząc. To jest bardzo ładny, taki przezroczysto paskowany. Zobaczmy go bardziej, może się uda, może nie wybiegnie, nie wiem. Zdupcył. Schował się, nie wiem gdzie. Zdupcył. A jest mały. Wybiegł mi w pojemniki z ptasznikami. Zdupcył. Dobra. Ostatni pojemniczek, czyli o ten. Co tutaj jest? Czy już widzicie? Tak. O, tutaj go pięknie widzimy. Sobie lepi sieć. Bardzo fajny pajączek. Chciałem go hodować w sumie dlatego, że no, było o nim głośno i pomyślałem, że ej, ciekawe jak się w ogóle będzie on, wiecie, sprawował w hodowli. No chyba mogę go hodować. Jeżeli nie mogę, to go wypuszczę, ale dajcie mi znać w komentarzu, bo no, chyba można jakby, nie? O, tutaj go widzimy elegancko w makro. Bardzo fajnie on wygląda.
Śmieszne mi ogólnie te odwłoki, takie tuby, nie? Takie dywany zwinięte, nie? Wiem, dziwny mam trochę tok myślenia, jeżeli chodzi o wygląd odwłoka pająka, ale tak wygląda, no przepraszam, nie? By fajna miniaturka siadła, co? O, zaczął ten swój taki taniec. Bardzo fajny pająk, ogólnie w sumie nawet ciekawy. Myślę, że ogólnie karmienie jego będzie dość ciekawe, jak on będzie sobie, wiecie, przybiegał i polował, nie? Powiedzcie mi w ogóle, czy byście chcieli takie coś, jak na przykład, nie wiem, hodowla takich właśnie pająków z podwórza, nie? Byśmy to jakoś nazwali, nie? Co słychać u podwórza? Myślę, że byśmy mogli fajnie sobie popolować na przykład co jakiś czas, wejść sobie na przykład na dwór, nie? Uprawiać sobie jakiś gatunek pewien, potem zacząć go hodować, tak sobie pojedynczo zbierać jakieś gatunki, albo po kilka gatunków, nie? Taka darmowa giełda w sumie. No, pląsa sobie. Patrz, jak sobie pląsa tymi łapami. Widać, jak buduje tutaj sieć. Widać tą pajęczynę, która tutaj jest. Widzicie? Tutaj idzie. Ja sobie ją konstruuję właśnie. Fajny pajęczyk. Nie powiem, że on jest ładny, nie? Bo jakby... No wiecie, ale na pewno jest ciekawy i dość creepy i oryginalny, można powiedzieć w sumie, no. Jest oryginalny. Bo spójrzcie na te długie, jak cholera, nogi, nie? Mega długie nogi. Ten dywanowy odwłok, no i ten mikrokarapaksik, nie? Ten pan wygląda strasznie arachnofobicznie. Nie mam się odbać jeszcze jego głowy, zanim pójdziemy. Chciałem tylko twoją głowę zobaczyć, stary. Nie odwalaj maniany. O, zobaczcie, widać sobie tę głowę. No chyba więcej wam nie wyczaruje. Trzecia majta idzie. Dobra kochani, ja kończę. Jeżeli chcecie takie filmy o właśnie o takiej tematyce, jak sobie na przykład wychodzimy i sobie potem robimy teraria dla, czy tam pojemniczki, dla takich właśnie pajączków, to dajcie znać w komentarzu, a ja wezmę to pod uwagę. Co do tego pająka, co jeszcze uciekł, to powiem tyle, że w sumie co? No znajdzie się pewnie za niedługo na jakiejś ścianie, bo białe to będzie widać. Więc zapewne za chwilę się go znajdzie. Nie będę tego wyrzucał, jak go znajdę. Powiem wam najwyżej w kolejnym odcinku z tego. I no, to tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Był dość pojebany. Cześć.